Dzień dobry. Troszkę dziwne światło, bo wiecie, tak się chowam między słońcem a cieniem. Jestem już w Zgorzelcu, ale w sprawach nie jakichś przyjemnych, tylko czysto... jakich? Boże, jaka jestem rozmazana. Czy wy to widzicie? Och, ja nie dość, że się nie umiem malować linerem, tak już się pomaluję, to się cała porozmazuję. Ale już wracam do domu. Byłam u lekarza, czyli to było najważniejsze i w starostwie. I to wszystko tak naprawdę. Jestem z teściową właśnie, bo wczoraj miałam vlogować, ale tak wyszło, że byłam zaabsorbowana tym, że teściowa przyjeżdża. Wiecie, gotowałam, sprzątałam i w ogóle taka byłam jak na szpilkach. Przyjechała, więc spędziłam z nią popołudnie. Wiadomo, musiała mi wszystko opowiedzieć, jak i co było. 3 miesiące się nie widziałyśmy. Przyjechała na 2 i te 2 będzie u nas, nie u siebie w mieszkaniu. No może tam na troszkę pojedzie, ale będzie ze swoją mamą. Ja mam, można by powiedzieć, wakacje, mogę naprawdę korzystać z tego, że jestem w domu, mogę odpoczywać i tak dalej. Jutro, jeżeli siły mi na to pozwolą i taka energia życiowa, bo ostatnio jej mam dzień spadku i dzień po prostu przypływu. Dzisiaj mam ten dzień przypływu, więc zobaczymy, jak to jutro będzie. Ale chciałabym malować mebelki, bo mówiłam wam, że remont pokoju robimy, miał być we wtorek, oczywiście wszystko się przesunęło, więc no u nas to tak standardowo, no ale na pewno do urodzenia dziecka remont zrobimy. Się śmieje, tak? No ale nie, już w tym tygodniu właśnie zabieramy się pomału. Mąż mi musi skręcić tą komodę, którą kupiłam, a ja ją chciałabym pomalować i myślę, że to nie problem, dlatego że kupiłam taką farbę białą do drewna, która jest taka jaka, hipoalergiczna czy coś takiego. Czytałam właśnie, że te opary źle nie wpływają na człowieka, a ja będę malowała jeszcze na podwórku, więc myślę, że na spokojnie mogę sobie usiąść na jakimś małym krzesełku i sobie malować, że to w niczym nie przeszkadza. No taką mam nadzieję, oczywiście jak się będę źle czuła, to mąż dokończy, no proste i logiczne. Ale takie rzeczy mi nie doskwierają, najbardziej to ta właśnie rwa kulszowa i tego się trochę obawiam, bo w pierwszej ciąży w ogóle nic takiego nie miałam, a teraz tak mnie bolą strasznie plecy, promieniują aż do pośladków i do uda, już, a to jest 4 miesiąc, więc po prostu, no troszkę jestem zdziwiona. No dobra, kochani, to tyle. Dzisiaj powiem wam, ubrałam się w taką bluzkę na jedno ramię, tak, tutaj gołe ramię mam, nic nie widzicie, pokażę wam się w domu, jeszcze przed zmyciem tego, co mam na oczach, dlatego, że ubrałam spódnicę z H&M-u i bluzkę właśnie z H&M-u, one wyglądają w ogóle jak komplet. W ogóle mam wszystko na sobie z H&M-u, kurtkę również, bo ciągle mnie o nią pytacie. Ja jeszcze jak pracowałam, to sobie ją kupiłam w H&M-ie, kosztowała 229 zł na dziale Divided, a spódnice ołówkowe, wszystkie, które posiadam, są właśnie z H&M-u z działu Basic. Te działy to możecie zobaczyć na metce, pisze Basic, Divided i tak dalej, więc wszystkie spódnice mam stamtąd i wszystkie możliwe kroje i kolory już więcej niestety nie było, a więcej bym kupiła i najbardziej lubię tą, co mam na sobie. Ona jest taka jasno szara, prążkowana i bluzeczka w sumie też jest taka prążkowana. Tak wyszło niechcący, wyglądają jak komplet. No dobra, to tyle. Zaczęłam z wami tak przyjemnie dzień. Mam nadzieję, że wczorajszy film wam się podobał, bo mi bardzo. I co kochani, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Co, widzimy się później. Ja się pożegnałam trochę, jakbym miała kończyć vloga, nie? No i tak się troszkę poczułam. Dobra, do zobaczenia. Muszę coś wymyślić, co tu gotować na obiad. Nie mam pomysłu na razie, ale może coś wpadnie mi do głowy. Przebrana i odszkowana miałam się wam w domu pokazać, się trochę pokręciłam przy lusterku i tam muzykę pewnie dodam, jak to będziecie oglądać, dlatego że przyszłam i powiem wam, że znowu coś mnie wyprowadziło z równowagi, już nawet nie pamiętam co i się musiałam popłakać, poprawiać później makijaż, więc śladu już po moich kreskach nie ma, bo już namalowałam zupełnie co innego na oczach. I tak jak to jest z moją teściową, teściowa wymyśliła, że właśnie my dzisiaj pojechali do Niemiec, a ja nie jechałam w celach rekreacyjnych, tylko raczej zdrowotnych, z tego względu, że
ja bardzo często recepty, szczególnie niektóre wykupuję właśnie w Niemczech. Ja dzisiaj taką receptę dostałam od lekarza, dlatego też udałyśmy się do apteki niemieckiej, więc musiałyśmy zajechać do DM-u i do Lidla przy okazji. I powiem Wam, że w DM-ie wzięłam trochę kosmetycznych rzeczy, oczywiście wsadziłam do koszyka, a potem stanęłam sobie przy szafie NYXa i zakochałam się w tych pomadkach. Znaczy bardzo mi się spodobały te pomadki Soft Matte Metallic Lip Cream. Były takie po prostu soft matte, ale ja mam już bardzo podobne i właśnie mam ją na ustach. Uważam, że to przepiękny kolor. Kolor, jaki mam, jest to Milan, się nazywa, C10 Milan. Przepiękny. Tutaj wygląda w ogóle najjaśniejszy. Na ustach jest ciemniejszy, ale jak widzicie, jest taki no właśnie metaliczny. Bardzo mi się podoba. Fajny efekt. Ja tak raczej byłam sceptycznie nastawiona do tych metalicznych pomadek i wzięłam ją również do koszyka. Okazało się w ogóle przy samej kasie, że moja teściowa powiedziała, że zapłaci zarówno za tą pomadkę, jak i za całe moje zakupy, że to prezent od niej. No więc fantastycznie, pokażę Wam właśnie teraz, jakie rzeczy wybrałam w DM-ie, ale je dostałam, a wcale sama za nie, nie zapłaciłam. Pomadka ta kosztuje 7 euro, gdyby ktoś pytał, czyli jakieś 29 zł u nas w Niemczech. Dobra, u nas w Polsce kupiłam witaminy Pregna Plus, pierwszy raz je kupiłam, kosztują około 53-4 zł. Są to tabletki oczywiście dla kobiet w ciąży, witaminy dokładnie, 30 kapsułek, które mają ten kwas DHA. I co chciałam powiedzieć, ja przez pierwsze 3 miesiące brałam tylko kwas foliowy, lekarz zdecydowanie był za tym, żebym jeszcze nie brała witamin. Teraz powiedział, że jeżeli mam ochotę, to mogę spróbować, więc próbuję. Dlaczego mówimy próbować? Dlatego, że w pierwszej ciąży witaminy jadłam tylko przez 2 miesiące, 4 i 5 miesiąc. Okazało się, że Ignaś tak przybiera na wadze, a ja mam tak dobre wyniki, że ta suplementacja jest absolutnie mi niepotrzebna, tym bardziej, że ja i w tamtej ciąży, i w tej dbam, żeby warzywa i owoce pojawiały się w mojej diecie 5 razy dziennie i tego pilnuję, choćbym miała się objeść chipsami i batonami, bo to też się zdarza, ale musi być dzień zakończony 5 porcji dziennie owoców i warzyw, więc po prostu te witaminy w pierwszej ciąży to już było za dużo i zobaczymy, jak w tej będzie. No, zdecydowaliśmy się razem z moim ginekologiem właśnie na te, po jego bardzo dobrych rekomendacjach, ja po nie sięgnęłam. Dostałam oczywiście od lekarza próbkę tych tabletek, oczywiście, nie jest to takie oczywiste, ale wiecie, od mojego dostałam. Znaczy wiadomo, że pewnie współpracuję z tą firmą z tego też względu, ale ja same dobre opinie wyczytałam na internecie. Miałam próbkę 3 tabletek, nie było mi po nich niedobrze ani nic takiego, więc się kupiłam pełnowymiarowe opakowanie. Od dzisiaj zaczynam je łykać. Ale co w Niemczech, to już Wam pokazuję. Balea Hairspray, czyli po prostu lakier do włosów moc 4, on kosztował jakieś 85 bodajże centów. Wzięłam synkowi, sobie zamówiłam filtr mineralny. Oczywiście ja Wam link dam do tego filtra, jaki ja zamówiłam i powiem Wam, że idzie już jakieś, nie wiem, 1,5 tygodnia. No jestem w szoku i dzisiaj muszę napisać właśnie maila do sprzedającego, że chyba coś jest nie tak. Tym bardziej, że w ogóle w innej aptece upatrzyłam już ten filtr i najchętniej, żeby już mi przestał wysyłać, ja bym sobie w aptece zrobiła większe zamówienie. Ale dla synka zdecydowałam się na ten krem, na Alverde, dlatego, że ma bardzo naturalny skład, a to jest dla mnie najważniejsze, bo te filtry nasze chemiczne mają po prostu okropne składy, więc polecam Wam serdecznie Alverde. Kinder Sonnen Balsam, czyli i taki SPF 30. Ok. Zdecydowałam się na takie mydło do rąk, które ja postawię w kuchni i jest to mydło do rąk o zapachu melona i arbuza. Powiem Wam, że tak pachnie. Ja w ogóle mam teraz obsesję na punkcie arbuza. Melona mam całego w lodówce i dzisiaj się na pewno za niego zabiorę. Ale te zapachy to jest po prostu zapach lata i dla mnie coś przepysznego, że mam ochotę po prostu zjeść to opakowanie, jest takie ładne. To balsam kosztowałem 55 centów, a balsam ten kosztował 5 euro, 4,95, na pewno u nas jest drożej, bo to wychodzi jakieś 22 zł bodajże na nasze. Wzięłam, zdecydowałam się pierwszy raz na taką kulkę pod pachę z firmy Alverde, również ze względu na skład, czyli na naturalność. Oczywiście nie ma aluminium i nie ma czego, matko, aluminium i alkoholu. Strasznie trudne słowo. 24-godzinna ochrona niby i ja zdecydowałam się na taki z aloe vera i kamile, czyli rumianek i woda aloesowa. No więc zobaczymy. Bardzo delikatny zapach. Mam nadzieję, że nie będzie podrażniał i nie chciałabym, żeby właśnie te szkodliwe składniki przenikały do mojego ciała, szczególnie teraz. Okej, później mam żel podprysznik, który wzięłam do mojego synka z firmy Saubar, Tropen Mix, czyli taki mamy tropikalny miks owoców i jest to żel podprysznic i szampon, niecałe euro kosztuje w Niemczech, bardzo fajnie się pieni, nic więcej nie trzeba i ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, jest to po prostu taka dolewka, ja tak to mówię, Balea Creme Sensitive, czyli taki mydło do rąk o
sensitive, czyli takim delikatnym zapachu. Ten zapach najbardziej mi odpowiada, jeżeli chodzi o mydło do rąk, więc, a ja najczęściej myję ręce w łazience, więc musi być po prostu taki delikatny. No a to po prostu dla szaleństwa jakiegoś. No więc tak wyglądały moje zakupy. I że teściowa zapłaciła mi za całe zakupy, a zaraz z boku DM-u jest sklep NKD. Już na dworze stały wieszaki, powiem Wam, ze spodniami i zarówno teściowa, która nosi zupełnie inny rozmiar niż ja i ma zupełnie inną figurę, i ja w zupełnie innym rozmiarze zdecydowałyśmy się na takie same spodnie. I powiem Wam, że to szok, że będąc w ciąży mam taki średni brzuszek, zdecydowałam się na spodnie, ale spodnie są genialne. Spodnie są w rozmiarze M, ale niemieckie M to powiedziałabym jak nasze L, no, szczególnie te spodnie. Są na gumeczce, takiej średnio rozciągliwej, ale gumeczce. Całe są ze stretchu, więc się po prostu będą dopasowywać do mojego ciała. Fajnie, że są niskie tu z przodu i ja je bardzo fajnie mogłam sobie tak podwinąć po prostu tą gumkę i mieć ten przód pod brzuchem, więc myślę, że długo je ponoszę, jeżeli się będę mieścić w tyłku, nie? I są to białe takie spodnie właśnie, zwężające się oczywiście ku dołowi i one są o wiele krótsze, tak dużo przed kostkę, taki 7 ósmek bym powiedziała długość spodni, o jak widzicie, ale świetnie wyglądają, naprawdę super. Nawet takie zwykłe spodnie, jakaś zwykła koszulka i na przykład czarna ramoneska ekstra. Więc myślę, że mi się przydadzą teraz na ten okres letni, do tenisówek, no do, chciałam powiedzieć do szpilek, ale raczej w szpilkach nie chodzę, więc do tenisówek, do sandałków będzie super. No i powiem Wam, że tak w sumie wpadłam do domu, to pokazałam Wam moje śniadanie, jakie jadłam, dlatego że dzisiaj na śniadanie zdążyłam zjeść tylko jabłko, więc to było moje drugie śniadanie. Ugotowałam już zupę pieczarkową i tak dla wszystkich, którzy się tak strasznie martwią o mnie, że jestem taka zapracowana, nieszczęśliwa, że mam nieszczęśliwe życie, bo wszystkim się muszę zajmować. Ja naprawdę kocham się tym wszystkim zajmować, więc proszę, ja Wam nie narzekam, już nigdy nie było takiej sytuacji, żebym Wam płakała. Sama się muszę zajmować babcią, dzieckiem, domem i tego uważam, że to w ogóle nie... Ja nie wiem, czy jest wyczyn, czy nie jest wyczyn, ale ja po prostu to robię mechanicznie. Prosta sprawa. I jak powiedziałam, że ja to kocham, to oczywiście dostałam komentarz, tak, tak, już przestań pisać, że kochasz przebierać babci pampersy. No po prostu... Czytanie ze zrozumieniem. Nie, nie kocham przebierać babci pampersów. Robię to po prostu... Ignasiowi też nie kochałam przebierać pampersów. Kocham Ignasa, więc robię to po prostu... Tak jak człowiek się kimś opiekuje, to po prostu to robi i nie myśli, czy to lubię, czy tego nie lubię, to po prostu trzeba zrobić. A co lubię, to uwielbiam sprzątać i uwielbiam gotować, więc o tym mówię otwarcie. Jeszcze mi zostało dzisiaj tylko umycie podłóg, no i ja w sumie nie mam nic do roboty. Nic, dosłownie nic, mogę się relaksować. Coś się zachmurzyło, nie wiem, czy padać nie będzie, a chciałabym, żeby nie. Nie chciałabym, żeby padało, chyba tak powinnam powiedzieć. Właśnie z tego względu, że jak odbiorę Ignacia z przedszkola, chciałabym z nim pójść na spacerek. Taki jest plan, bo miałam bardzo fajnie aktywny tamten tydzień, nawet Wam tutaj udostępnię zdjęcie. Bodajże 120% chyba wyrobiłam normy, więc fantastycznie, bo u mnie zaplanowana moja aktywność fizyczna to jest 60 minut dziennie. Może to być szybki marsz, mogą to być długie spacery, mogą to być ćwiczenia w domu. Ja Wam powiem, podlinkuję Wam też na dole, jakie ćwiczenia wykonuję w domu. Tutaj nie będę Wam absolutnie pokazywać, bo ja nie uważam, że moja figura teraz należy do jakichkolwiek, żeby je pokazywać. I nie bardzo bym chciała się pokazywać w obcisłym ubraniu, jak tutaj się... wyginam śmiało ciało, więc po prostu to zachowuję dla siebie, ale ćwiczę z Natalią Gacką i jestem zachwycona szczególnie z tego jednego zestawu ćwiczeń, który właśnie robię systematycznie, staram się tak 2-3 razy w tygodniu, ale codziennie mieć mimo wszystko tą aktywność 60-minutową, bo ja wiem, że dużo przytyję po prostu w tej ciąży, tak jak było to i w pierwszej, dlatego chciałabym po prostu mieć tak ciało jakby mieć tą kondycję na tyle wyrobioną, by móc szybko wrócić do formy. Dobra, to tyle, co chciałam powiedzieć. Ja tak naprawdę muszę to troszeczkę ogarnąć, te kosmetyki porozkładać tam, gdzie trzeba i chyba się na chwilę wyłożę, zrobię sobie jakąś herbatę, może sobie coś pooglądam, albo poczytam, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj wieczorem muszę zasiąść do obrobienia tego vloga, a jeszcze do obrobienia, jak to brzmi głupio, do obrobienia, do zmontowania filmu z Adą, który już się pojawi, a zresztą, jak to oglądacie, to już film się pojawił. No tak, bo my się umówiłyśmy ten sam dzień, na tą samą godzinę, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Dobra, kochani. Dobra, zmykam. Nie będę przedłużać. Melduję się, kochani, ponownie i troszkę dziwna sprawa, z jakiego względu, dlatego że wiecie o tym, jeszcze mi się to nie zdarzyło, że zapomniałam dzisiaj, że vloguję. Serio, zapomniałam po prostu, że vloguję do tego aparatu, już w ogóle nie łapałam od południa. Chociaż tak szczerze nic się nie działo. Na spacer jednak nie poszliśmy, poszłam po Ignasia do przedszkola, z przedszkola prosto do domu, bo Ignaś chciał się bawić klockami i do tej pory się bawi, a jest godzina
no nie wiem, w 6:30, coś takiego. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj wyszła moja pierwsza zachcianka ciążowa, taka naprawdę, że 2 godziny się z nią męczę, po prostu, że odeszła i w końcu ona wygrała. Wysłałam właśnie męża, który zamknął ci wcześniej sklep, dlatego tak, zamknął w 6:30 i pojechał. Wysłałam go do restauracji, pizzerii Bazylia u nas w Zgorzelcu po makaron. Tak, bo jest tam makaron taki z pieczarkami, kurczakiem i brokułami. Nazywa się penne jakoś tam, na który po prostu mam teraz ogromną ochotę. Ogromną, więc mąż pojechał kupić pizzę dla siebie, no i dla teściowej, i dla mnie po makaron. Więc tak cudownie mi się wieczór zapowiada, bardzo niezdrowo, ale co tam. Kładziemy się dzisiaj, oglądamy jakiś fajny film i wcinamy w łóżku, więc ja w tej chwili, mimo że jest wczesna godzina, bo tak jak mówię, w 6:30, lecę pod prysznic, wyszorować się, umyć w końcu głowę, grzywkę doprowadzić do porządku, żeby jutro wyglądała pięknie. Jutro zaczynamy kolejny dzień, a jeszcze bym chciała dzisiaj usiąść do montażu właśnie tego filmu z Adą i tego dzisiejszego vloga. Więc będę miała jutro wolny wieczór, jak uda mi się 2 filmy dzisiaj zmontować. No więc to tyle, kotki moje i kochani moi najdrożsi. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia jutro w innym filmie. Trzymajcie się cieplutko.